Biorąc pod uwagę zakończenie poprzedniego odcinka The Final Season, epizod 23 zapowiadał się więcej niż obiecująco. Po długim okresie nieobecności na pierwszy plan miała wkroczyć Ani. Jak wpłynęło to na wydarzenia fabularne? Czy Koni dotarł do swej rodzinnej wioski? Za moment to sprawdzimy. Przypominam, że materiał jest skierowany głównie do osób, które już widziały 23 odcinek. Także uważajcie, bo będą spoilery. Startujemy. Jak można było podejrzewać, kilkanaście pierwszych minut należy do Ani i towarzyszącej jej Hitch. To właśnie Drace odnalazła osłabioną Leonhardt, którą powaliła z niespotykaną łatwością. Ani zawsze walczyła znakomicie, więc taka słabość stanowi spore zaskoczenie, nawet po 4 latach hibernacji. Swoją drogą okres zamknięcia nie wpłynął na Leonhardt praktycznie w żaden sposób. Wciąż ma ładną, lecz zimną twarz, na której nie widać upływu lat. Mimo hibernacji, Leonhardt jest jak najbardziej świadoma obecnej sytuacji. To zasługa Armina i Hitch, którzy regularnie odwiedzali Ani, opowiadając jej o tym, co się dzieje. Tak coś czułem, że blondynka będzie mieć kontakt ze światem zewnętrznym. Na swój sposób jest to też rozwiązanie wygodniejsze. W przeciwnym razie trzeba by zagospodarować trochę czasu na wtajemniczenie dziewczyny wydarzenia ostatnich 4 lat. A tak sprawa jest jasna i klarowna. Jak już pewnie wiecie, jestem łasy na wszelkie retrospekcje, czy sceny pozwalające poznać mi lepiej danych bohaterów. Liczyłem, że 23 odcinek przybliży nam przeszłość Ani i nie zawiodłem się. Retrospekcje uświadomiły mi, jak ciężkie życie miała Leonhardt i to od momentu swych narodzin. Będąc jeszcze niemowlęciem, blondynka została porzucona bowiem przez rodzoną matkę. Wszystko dlatego, że jej ojcem był Erdianin, a takie sytuacje stanowiły temat tabu. Leonhardt trafiła pod opiekę obcego mężczyzny, który posiadał w tym pewien cel. Zamierzał wyszkolić Ani na wojownika, co automatycznie poprawiłoby jego byt. Lata żmudnego, ciężkiego treningu, życie pod ciągłą presją wpłynęłyby na dorosłego człowieka, a co dopiero na młodą dziewczynę. Brak odpowiedniej opieki rodzicielskiej, brak empatii i ciepła zakorzeniły w Ani skrajną obojętność. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Leonhardt nie zastanawiała się nad celem własnej misji, ignorowała fakt, iż zginie w niej zapewne bardzo wielu ludzi. Dopadła ją znieczulica, co jest smutne, a już szczególnie u młodych ludzi. Serca blondynki nie pokrywała na szczęście gruba warstwa lodu. Ani uroniła bowiem łzę podczas pożegnania ze swym opiekunem, tuż przed wyprawą na Paradis. Obiecała, iż do niego wróci. Scena świadczy o głęboko skrywanej sympatii między nimi, o tym, że byli dla siebie niczym ojciec i córka. Szkoda, iż nie okazywali sobie tego nieco wcześniej. Wówczas Leonhardt mogłaby być kimś innym, kimś sympatyczniejszym, cieplejszym. Dziewczyna zaznałaby także więcej szczęścia, nie odziedziczyła mocy tytana, czego jej opiekun ewidentnie żałował. Pożegnanie taty i córki to według mnie najbardziej wzruszający moment 23 odcinka. Uczucia względem pana Leonhardta są motorem napędowym działań Ani. Blondynka pragnie opuścić bowiem mury i najpewniej spotkać z ojcem, ocalić go przed destrukcyjną siłą dudnienia. Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, zadanie sprawia wrażenie niewykonalnego. Przeprawa przez morze może stanowić problem nawet dla Ani. Z kolei przemiana w tytana raczej nie umknie uwadze Erenowi. Kto wie, czy dziewczyna posiada w ogóle jeszcze taką możliwość. Położenie Leonhardt oraz jej przyszłe działania zapowiadają się więc niezwykle ciekawie. Nie inaczej jest z Arminem. Arlert zdecydował ruszyć w pogoń za Konim i powstrzymać go przed wykorzystaniem Falco. Armin podszedł do całej sprawy na spokojnie, przeanalizowawszy całą sytuację. Chłopak wiedział, że śmierć Falco spowoduje kolejny szereg nieszczęść, dalszą eskalację konfliktu. Arlert na pewno pragnął, by mama Koniego porzuciła formę tytana, aczkolwiek nie takim kosztem, nie kosztem dziecka, nawet jeśli było ich wrogiem.
Mój ulubiony bohater Ataku Tytanów trochę mnie również zaskoczył. Wybuch gniewu, i to jeszcze w kierunku Mikasy, jest czymś nowym. Widać, że napięta sytuacja zaczyna przerastać nawet Armina. Arlert dalej zmaga się też z decyzją o powierzeniu mu mocy Tytana Kolosalnego. Widać, że wciąż wątpi we własne możliwości. Jest pewien, iż Erwin znalazłby wyjście z tej jakże patowej sytuacji. Pod względem doświadczenia Arlert jeszcze długo nie będzie w stanie konkurować ze Smithem. Z drugiej strony Armin już udowadniał, jak bystry umysł posiada, jaki drzemie w nim potencjał. Jeśli ktoś ma wpaść na pomysł, który umożliwi zatrzymanie Erena, to właśnie Arlert. 23 odcinek dał zabłysnąć mojemu ulubionemu, ale również najbardziej znienawidzonemu bohaterowi. Mam na myśli Floka. Mówiąc krótko, nie znoszę gnoja i tak jest od początku czwartej odsłony. Jego arogancki sposób bycia, ton, w jakim się wypowiada, a nawet jego fryzurka doprowadzały i dalej doprowadzają mnie do szału. Bestialski uczynek, którego dopuścił się w ostatnim epizodzie, zupełnie skreślił go w moich oczach. Zamordowanie bezbronnego towarzysza Jeleny pokazało, kim jest Forster. Bezdusznym, fanatycznym, któremu namiastka władzy za mocno uderzyła do głowy. Flok miał jeszcze czelność wygłaszać uwagi w stronę Jeana, zachęcać go, żeby był arogancki, taki jak kiedyś. Flokuś, jeśli ktoś jest takim jak ty, powinien milczeć i nie mówić ludziom, jacy mają być. Odcinek umożliwia nam także szybki wgląd w podróż Falco i Koniego. Grice odzyskał przytomność, jednak nie pamięta, co działo się z nim od momentu przemiany. W gruncie rzeczy nie jest jej świadomy. Nie wiem, po jakim czasie luki w pamięci Falco ulegną uzupełnieniu. Gdy dojdzie do tego jeszcze podczas wędrówki, możemy być świadkami dramatycznych wydarzeń. Tym bardziej, że Koni zdecydował okłamywać Grice'a, zapewniać, iż wiezie go do szpitala. Takie zachowanie z reguły odbija się rykoszetem i podejrzewam, że podobnie będzie w przypadku Springera. Ciekawi mnie, czy do głosu nie dojdzie jednak sumienie Koniego, które nakaże mu wyznać prawdę. Zwiadowca zawsze posiadał dobre serce i zwyczajnie nie wierzę, by pozwolił uśmiercić Falco. Rozstrzygnął się również los Handzi oraz Levi'a. Przyjaciele przeżyli, chociaż brunet jest nieprzytomny i cały w bandażach. Takie rozwiązanie było raczej do przewidzenia. Handzi nie uciekłaby z ciałem Levi'a, gdyby ten nie oddychał. Poza tym śmierć dwojga jakże ważnych i lubianych postaci w odmętach rzeki wyglądała nierealnie. Myślę, że Isayama mógł skonstruować całe zdarzenie nieco inaczej. Może dopuścić do niego na późniejszym etapie? Dzięki temu los przyjaciół nie byłby wtedy tak prosty do przewidzenia. Niełatwo przewidzieć jednak zachowanie Pik i Magata, którzy natknęli się na zwiadowców. Jeśli stwierdzą, że powstrzymanie dudnienia jest sprawą kluczową, wówczas zawiążą sojusz i spróbują stawić czoła Erenowi. W przeciwnym razie możemy gotować się na trudne, wręcz burzliwe negocjacje. 23 odcinek The Final Season to w moim przekonaniu epizod bardzo dobry, zasługujący na solidną ósemeczkę. Epizod, który poświęca uwagę bohaterom, a do takich mam wyraźną słabość. Przedstawienie przeszłości Ani właśnie teraz okazało się słuszną decyzją, która dała odcinkowi dodatkowe punkty. Co więcej, zaburzyło obraz Ani, jaki znaliśmy do tej pory. Chłodny, pozbawiony czułości. Decyzja Armina o pogoni za Konim otwiera interesujący wątek fabularny, zaś zachowanie Floka dostarcza kolejnego powodu, by nim pogardzać. Epizod puentuje powrót Levi'a i Handzi, który nie stanowił zaskoczenia chyba dla nikogo. Kolejny odcinek rozegra się najpewniej w wiosce Koniego. Przekonamy się więc, jaki los spotka Falco. Bądźmy gotowi na dużo emocji, a może nawet kilka zwrotów akcji.